co miałem powiedzieć Diany, Diana powiedziała mi, myślę, że z Marlon to samo było. Także teraz myślę, że jest czas na to, żeby się po prostu tylko jakby rozstać i pożegnać z godnością. No i właśnie do tego chcemy zmierzać. Pierwsza taka sytuacja. Trudne pytanie na pewno. Mm-hmm. Na początku mówiłem gdzieś tam, że Marlena. Z Dianą bardzo też fajnie mi się rozmawia. Nie ukrywam, że z Asią tak trochę gorzej. Jeżeli jakaś osoba tylko traci tutaj czas, to jest to Asia. Według mnie. Nic całkowicie. Co zamierzasz? Nie wiem jeszcze. Teraz muszę decyzję podjąć. Nie, nie musisz, nie. Ty pytam, po prostu luźno. Czułeś, że tam zachowałeś się w porządku? No myślę, że tak, że nic bym sobie tam nie miał do zarzucenia. A Marlena? Ta odpowiedź, że traci Asia czas w programie, to... No, to może, no to akurat może nie było zbyt miłe, także... A twoje pytanie potem, co zamierzasz, skierowane do Asi? Ona to przeczytała... Znaczy, no może tak, ja to powiedziałem tak, ja też tego nie żałuję, że tak powiedziałem, powiedzmy, tak, no dobra. Chodziłem bardzo, co zamierza dalej tam sobie w życiu poukładać. Nie mogłam przyjechać, dlatego że jestem w 12 tygodniu ciąży. O. No i poznałam Sebastiana, z którym jestem do teraz. Mam pierścionek. Jak wspominasz udział w programie? Ta gra, w którą graliście i to twoje przedwczesne odejście? Nie masz. Wiedziałam o kontakcie Seweryna z Marleną poza programem. Ale jak myślisz, dlaczego Marlena pokazywała ci te wiadomości? Prawdopodobnie, żeby zostać już na tej wygranej pozycji. Diana chciałaby jechać do domu, bo odbyłam też z nią rozmowę, że nie czuję się pewnie, że też wie o tych wiadomościach. Chciałaby wrócić do domu. No i tak się niestety stało. Myślisz, że to się mogło potoczyć inaczej, gdyby nie pokazywanie tych wiadomości? Na pewno Seweryn by lepiej z tego z twarzą wyszedł, bo są dwie strony zawsze. Czułaś, że to była jakaś manipulacja? Intryga przede wszystkim. Nie chciałam wierzyć w ogóle w te wiadomości już na samym nagraniach w mojej wsi. Ja jej przed niczego nie mówiłam, niczego nie pokazywałam. Im dalej w tym wszystkim byłam, tym bardziej widziałam, że wszystkie słowa, które ona wypowiada, one mają pokrycie w rzeczywistości. Pokazałam jej wiadomości z dniem, w którym ona już była pewna, że odjeżdża. Dzięki, Asiu. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego, Seweryn. Trzyma się również. Powodzenia. Zaprosimy Dianę. Zapraszamy. Miałaś takie sytuacje w życiu, że musiałaś kłamać? Były, może były? Już nie jest. Czy nie miałeś gdzieś tam wątpliwości, że to ja powinnam zostać na tym gospodarstwie? Powinno stać się inaczej, tak? No, nie powinienem tak się zachować wobec ciebie. Wydaje mi się, że może jakby żałuję tego, co zrobił. Powiedziała mi o tym, było po tej grze. Poczuła może w pewien sposób zagrożenie. Co dużo wczoraj wypiłyśmy ja i z... No i ona mówi, że ona stwierdzi, że... Musieliśmy wcześniej coś pisać i takie tam. Mówię, nie rzutuję na całą decyzję. I o to pyta Diana, czy tak naprawdę gdyby nie... Nie, to... ale mówię, to nie rzutuję na to, że nie udało się. Mówię tylko w danym momencie wtedy, tak to było. Okej. Okay. Uważam, że nasze spotkanie wypadło bardzo dobrze. Pozytywnie rozstaliśmy się w dobrych relacjach. Chciałem tak, żeby Diana się poczuła jakaś urażona i zraniona przeze mnie. Na pewno fajnie wartościowa dziewczyna jak najbardziej. Z perspektywy widza, Marlena za wcześnie powiedziała kocham, za wcześnie powiedziała chcę zostać, tak? Myślę, że nie ocenia się książki po okładce, tak jak dużo ludzi robi. Ja najbardziej liczę od Seweryna na słowo przepraszam. Obydwoje się nie zachowaliśmy tak, jak trzeba. No tak. Także myślę, że no... Jednak wolałabym, żeby jednak najpierw to padło z twoich ust. To te wszystkie obelgi, które dostałam. Ja też. Obelgi padały w dwóch kierunkach. Ale sam mnie prowokował od początku. Miałam dużo dupków w życiu, ale takiego ch**a jeszcze nie miałam. Tak? Szczerze, tak. No ja takiej też nie miałem. Przepraszam, bo też nie powinno tak być, nie powinienem tak wulgarnie do kobiety też się odzywać. Z mojej perspektywy nie powinien się tak zachować, bo wiedział, że Marlena jest uczuciowa, że Marlena jest młoda. Seweryn chciał, żebym kłamała. Że to, co pisaliśmy, to żadnej chemii między nami nie było. Tak, faktycznie tak było, tak jak Marlena mówi. Gdzie się w pewnym momencie pogubiłem. I myślę, że to też zauważyło na tym wszystkim. A pamiętasz, jak dziewczyny były na górze, szedłeś ze mną papierosa, czułowaliśmy się, przytuliliśmy w korytarzu? Przytuliliśmy się, fakt. Tak? I całowaliśmy? Też nie było tego? Nie było? Było. Było, super. Oczywiście, fajnie, fajnie, że po raz pierwszy mówisz prawdę w tym momencie. Wykorzystałeś mnie tylko po to, ja żeby sobie zrobić... teraz. Proszę zrobić cię, sobie proszę dobrą, cię. Nie, naprawdę, zrobić sobie dobrą reklamę na agroturystyce i przede wszystkim na sobie. Ja widziałam, jak przejechało 15 osób na agroturystykę. Gdzie ten sławny Seweryn?
Jeśli idzie do programu, to się przede wszystkim szuka miłości, tak? I robi się takie coś. Ale wy się w taki sposób kłócicie o to, czy było między wami uczucie, czy nie? Po prostu skończyło się, no. To nie było tak, że to była tylko jedna sytuacja, jedna po drugiej. Ci nie dowiedział tak naprawdę, o co im poszło, o co chodzi. Nie było manipulacji z twojej strony? Ani w małej wsi, ani przy wyborach? Ja nigdy nie zrobiłam tego, żeby celowo. Ty się wystraszyłeś tempa? Powiele to znowu, to już mówię, dla mnie jest tematem zamkniętym. Ja nie rozumiem tego. Ja po prostu tego nie rozumiem. Myślę, że to jest obojgu stron wina, a nie tylko moja. Ja może też przez to, że chciałam tak szybko, no ale jeżeli ktoś mi pisze takie no obiecanki typu właśnie, że razem będziemy oglądać ten program, no to dlaczego mam sobie jakieś tam nadzieje nie robić? No ci powiedziałem, że cię kocham, a nie deklarowałem nic, tak. Napisałeś, żebym się nie martwiła, nie przejmowała co do wyboru. Od siebie nie mam za co go przepraszać. Też jej życzę szczęścia z całego serca. Także niech sobie to życie poukłada każdy z nas. Tego się spodziewałaś? Czy nie wiem, czego się mogła spodziewać. Po tym spotkaniu. Tak? Ale jest okej. Okay. Jest okej? Okay? Jest okej. Okay. Wczoraj miałam kolację z chłopakiem. Napisał do mnie tuż po pierwszym bądź drugim odcinku, no i tak wyszło. No jest kochany, ciepły, bardzo się o mnie troszczy. Jaka ona jest? No, ciepła, kochająca, wyrozumiała. I jest u ciebie już? Tak, od kilku dni zamieszkała ze mną. Naprawdę? Duża siła jest w tobie, dzięki Magdzie. Tak, dużo mi daje energii pozytywnej, wsparcia. Nie czytałeś komentarzy, wyrzuciłeś to wszystko? Nie, odciąłem się powiedzmy od tego tak całkowicie. Siostra wspiera? Wspiera jak najbardziej, dzieciaki też. No i jestem też innym człowiekiem przy nim. Lepszym? Lepszym. To chyba dobrze. Przeżyłeś dużo znowu. Miałbyś, co się dzieje po coś, tak? Żebyś przez te burze płynął do tak, no. jakiejś bezpiecznej przystani. Bardzo ci dziękuję za całość. Dziękuję bardzo.